willowa dzielnica w Krośnie w województwie podkarpackim. To w tym domu doszło do bandyckiego napadu na pana Tadeusza, właściciela kantoru. Mężczyzna zmarł, a sprawca nie został zatrzymany do dzisiaj. Wiem, że coś mi tam robili. W każdym razie, no to... Także ona pierwsze kroki to do nas skierowała. Jak to wyglądało, w sensie, jak ona się zachowywała? Była, no, miała jakieś obrażenia? To znaczy się, na pewno widziałam tutaj tak, jakby jakiś sznurek miała. No i ona to, ale wiadomo, była roztrzęsiona do tego. I ona mówi, że on chyba nie żyje, żeby pomóc. I wysłaliśmy ją do pana, sąsiada. No. Jak to wyglądało? Niech pan mi to opisze. Panu, jak opisać? No to pani wyskoczyła z domu, no ja tu byłem na polu. Poleciałem popatrzeć tam, no to on już chyba nie żył. Leżał gdzie? W którym miejscu? W przedpokoju. Dużo krwi było? Panie, to jak to patrzył tam. W każdym razie nie żył. I potem przyjechała, no chyba milicja, policja. No i tyle. A co ludzie mówili? Smyt miał kantor i handlował na walutą na targowicę. Widocznie ktoś by tam popatrzył. Zobaczył. Przypuszczał, że ktoś go pilnował, bo on już miał przypadki, że mu tam coś próbowali go napaść wcześniej. Pochodził z reklamówką pieniędzy, to kusił los. I wymyślał, że jak zamiast aktówki weźmie reklamówkę ruską, to... że to nikt się nie zorientuje, ale to tak nie działa. Proszę pana, on był pani s***a. Ona go wysłała do mnie, bo on szukał, jak to powiedzieć, jakiegoś pelczara. Więc przyszedł do mnie, zadzwonił i uciekł za rok domu. Myślałam, że tu gość przyszedł, gdzieś komuś pieniądze pożyczył. I po prostu szuka, żeby te grosze mu oddać. No i tu chwilę staliśmy, ja wiem, z 5 minut. To był elegancki gość. Polo, koszulkę króciutką, spodnie dżinsowe takie. No naprawdę, gdzie ja w życiu przypuszczam, że to ten człowiek mógł zabić. I na drugi dzień pani mówiła, że to ten sam był. Mówię, to pacjent, po co go pani puszczała? Bo on się przedstawił, że z urzędu. Przypomnijmy, w tej sprawie ufundowana jest nagroda dla osoby, która przyczyni się do złapania sprawcy. Chodzi o 100 000 zł. Czekamy na informacje od państwa.